Państwa kolejnym gościem specjalnego wydania programu Super Raport, Janina Ochojska, eurodeputowana, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Pani Janino, nie jest Pani ekspertem wojskowym, ale ja o to Panią zapytać muszę, ale właśnie, żeby odpowiedziała Pani z takiego humanitarnego punktu widzenia, bo myślę, że wszystkim nam serce trochę się rozrywa, kiedy słyszymy Wołodymyra Zełenskiego i innych ukraińskich polityków, którzy proszą o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, ale ten wolny świat musi powiedzieć nie, żeby nie doprowadzić do trzeciej wojny światowej, bo de facto taki byłby efekt zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Czy Pani z takiego humanitarnego punktu widzenia jest w stanie zrozumieć odmowę między innymi państw NATO i Unii Europejskiej na ten apel Wołodymyra Zełenskiego, który mówi, musicie zamknąć przestrzeń powietrzną, bo po prostu bez tego no, zrównają nas z ziemią. Tak, jestem w stanie to zrozumieć, bo też rozumiem, jakie to może stanowić zagrożenie dla Europy i dla świata. Chociaż takie przychodzi mi trudno, bo widzę, jak wiele miasteczek jest bombanych, ile ludzi ginie. I ci ludzie to są niewinne ofiary. A przecież takich ludzi powinniśmy bronić. No ale być może to nie jest jedyna droga. Być może przekazanie w końcu przepraszam, jestem trochę przeziębiona. Nic nie szkodzi, spokojnie. Jeżeli być może na przykład przekazanie samolotów Ukrainie byłoby takim rozwiązaniem, Ukraina mogłaby się sama bronić. No to są trudne sprawy i w tym humanitaryzm musi jakoś znaleźć swoje miejsce. A jak humanitaryzm Pani zdaniem znalazł sobie miejsce przez 12 dni tej potwornej, brutalnej i dość niespodziewanej wojny i tej napaści na Ukrainę Rosjan? Wiemy, że polskie społeczeństwo spisuje się w sposób no, absolutnie imponujący. Pytanie tylko Pani Janino, jak to zrobić, żeby to potrwało dłużej, no bo prawdopodobnie musimy jednak przywyknąć do myśli, że ta wojna będzie trwała dłużej, że tych uchodźców będzie coraz więcej. No tutaj są dwie kwestie. Jedna związana z tym, co dzieje się teraz. Trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie, rodziny, wolontariusze, organizacje pozarządowe, samorządy zdały egzamin. No niestety jak zwykle nie zdał egzaminu rząd. Czego potrzeba? Potrzeba rozwiązań systemowych. No nie może być tak, że rząd będzie obiecywał, a to, że rodzina uchodźcza dostanie miesięcznie, to się zmienia, tak, raz tyle złotych. Teraz słyszę, że każda polska rodzina, każdy Polak dostanie 40 zł dziennie. No, łatwo jest obiecywać pieniądze, które też nie wiadomo skąd miałyby się wziąć. Po rozwiązań systemowych. Są w Polsce miejsca, gdzie można by było, że tak powiem, osiedlić rodziny ukraińskie, bo przecież nie chodzi o to, żeby one były cały czas na czyimś garnuszu. Nikt tego nie chce. Te rodziny tego również nie chcą. Kobiety chcą pracować, więc muszą być szkoły, przedszkola, żłobki. Tak? Poza tym są miejsca, są salki katechetyczne, które są puste. Wręcz są domy rekolekcyjne, gdzie istnieją dobre warunki. Są różnego rodzaju, są hotele. Tak? Państwo może zobowiązać się do płacenia wynajmu w tych hotelach. Poza tym musimy wiedzieć bardzo jasno, czego obywatele ukraińscy mogą oczekiwać, na jak długo mogą liczyć tutaj na pobyt. No i nie powinno być takich wydarzeń jak fakt, że nie przyjmujemy obcokrajowców, którzy studiowali w Ukrainie, że dla nich jedyne, co mamy do zaoferowania, to 15 dni legalnego pobytu. I tutaj Komisja Europejska,
ja jestem w Regensburgu, szuka rozwiązań i takie rozwiązania nawet już są. No ale trzeba też dostosować przepisy polskie do przepisów Unii Europejskiej, tego co proponuje Unia. Polski rząd na pewno te propozycje zna. Tymczasem dopiero dzisiaj będzie głosowana ustawa, a zanim te przepisy wejdą w życie, nawet jeżeli natychmiastowo, to różnych rzeczy nie da się wprowadzić tak szybko. Więc tego wszystkiego brakuje i ja nie wątpię, że entuzjazm Polaków utrzyma się bardzo długo. No ale czeka nas jeszcze dłuższa droga, być może rok. No, chcielibyśmy wszyscy, żeby ta wojna zakończyła się jak najprędzej, żeby jak najmniej osób ginęło. No ale nie możemy na to liczyć. Musimy przygotować się na długi marsz. Pani Janino, ja jeszcze chciałam panią zapytać o jedną rzecz, ponieważ od dłuższego czasu mówiło się o tym, że nie zdarzy nam się już taka typowa wojna konwencjonalna, że jeśli dojdzie do jakiejś wojny, to będzie raczej wojna chemiczna, wojna rzeczywiście raczej związana z wyłącznie z obiektami wojskowymi. Tymczasem Putin zaskoczył cały świat, jest niezwykle brutalny. Polska akcja humanitarna, o ile się nie mylę, dokładnie w tym roku kończy 30 lat, bo 92 rok, tak? To jest rok założenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani niezwykle dużo przeszła, niezwykle dużo doświadczyła, przyglądała się tym konfliktom, tym wojnom z bliska. Czy kiedy dziś patrzy pani na Ukrainę, to ma pani wrażenie, że świat się zatrzymał? To znaczy, że ten wolny świat bardzo mocno został zaskoczony, bo my obserwujemy właściwie wojnę, która niczym się nie różni od tych wojen, które były w latach 80., na początku lat 90., że to jest po prostu, nam się to wydaje, że to jest niemożliwe, że to jest XXI wiek, a jednak. No ja patrząc na obrazy zniszczeń, na okrucieństwo wojsk rosyjskich, na fakt, że kulami, tak, czyli ze strzału zostają zabijane dzieci, cywile. Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę uwierzyć w to, co widzę, chociaż realność jest taka, jaka jest. Ja mam nawet wrażenie, że ta wojna jest chyba jedną z najokrutniejszych, jakich doświadczałam. Pamiętam w 96 roku bombardowanie Berlina przez NATO, przez siły NATO. I wtedy ja byłam w Belgradzie po już tym bombardowaniu i tam rzeczywiście zostały zniszczone budynki wojskowe, ale odcięte jak brzytwą. Pomiędzy dwoma budynkami nie było budynku, a te budynki obok nie były zniszczone. Więc można prowadzić taką wojnę. No ale Rosji zależy na zgnębieniu Ukrainy, na totalnym zniszczeniu, bo chcą zawładnąć tą ziemią, tymi ludźmi, którzy jeszcze przeżyją. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, widząc tak okrutne wojny, kto to potem odbuduje? Ile to wysiłku potrzeba? Pani Janino, wiemy, że zawsze najbardziej niewinnymi ofiarami wojen są dzieci. Jak pomagać dzieciom? Bo one potrzebują zupełnie innego podejścia niż ludzie dorośli, też niezwykle złamani, też niezwykle doświadczeni, straumatyzowani, ale jednak dzieci to jest inna kategoria człowieka w kontekście wojny. Przede wszystkim trzeba umieć z dziećmi rozmawiać. Zarówno tymi, które przeżyły wojnę, też pamiętajmy, że te dzieci, które przybywają teraz, to są dzieci, które przeżyły wojnę. Bo te dzieci na początku, które przyjechały, one przeżyły zagrożenie wojną, ucieczkę. Nie widziały jeszcze tych okrutnych obrazów. Te, które docierają teraz, będą docierały w kolejnych dniach, to są dzieci z bardzo silną traumą, nawet jeżeli one się uśmiechają i nawet jeżeli wesoło się bawią, to w nich to... Więc potrzeba psychologów, terapeutów, potrzeba ciepła rodzinnego i potrzeba rozmów. Czyli
nie można traktować dzieci jako te, które są małe, to zapomną. One nie zapomną. Nawet jeżeli te młodsze nie są do końca świadome tego, co się dzieje, to ta trauma wojny w nich pozostanie. I takie świadectwa są z różnych wojen, więc to do niej już mamy. I ja myślę, że Polacy, którzy przyjmują do rodzin dzieci z matkami, że wiedzą, w jaki sposób tym dzieciom pomóc, że będą potrafili otoczyć je opieką, ale tak zastanawiam się, co będą odczuwały dzieci, które spały na Dworcu Zachodnim, gdzie okazało się, że wojewoda nie zorganizował pomocy wystarczająco dobrze. Na to nakłada się jeszcze dodatkowa trauma. My nie możemy na coś takiego pozwolić. Pani Janino, przepraszam, bo to będzie trochę brutalne, ale ja bym chciała, żeby szczególnie z pani ust to wybrzmiało. Na szczęście jest to mniejszość polskiego społeczeństwa, ale ja coraz więcej widzę takich komentarzy ludzi, którzy mówią zaraz, ale dlaczego mamy pomagać aż tak bardzo? Dlaczego ci ludzie mają dostawać pieniądze od polskiego państwa? Przecież nasze dzieci nie do końca są zaopiekowane, nasze dzieci nie mają psychologów, my nie mamy wystarczającego wsparcia finansowego. Ja podkreślam po stokroć, to jest mniejszość, ale ona jest. Ja się obawiam, że z czasem będzie coraz więcej tego typu opinii. Co by pani tym ludziom odpowiedziała? To jest bardzo trudne, dlatego że te pytania i te zarzuty są słuszne, ponieważ państwo polskie dotychczas nie zadbało o tych ludzi. W tej sytuacji, co bym odpowiedziała tym ludziom? No powiedziałabym im, że też powinni dochodzić swoich praw, ale nie kosztem tych, którzy tutaj przyjechali z terenów wojny. Tutaj nikt nie ginie. W związku z tym, no, my wszyscy zgadzamy się na to i musimy się na to zgodzić, że może nam się trochę pogorszyć, ale powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie pogorszyło się tym, którym już nie ma z czego się pogorszyć. Mhm. Jednak większość społeczeństwa w Polsce to jest społeczeństwo zamożne i nikt u nas nie umiera z głodu, nie giniemy od bomb. I teraz goszcząc u siebie, bo gościmy u siebie bardzo szczególnych gości, to musimy zdobyć pewne wyrzeczenie. Kiedy gość przychodzi do polskiego domu, to dzielimy się tym, co mamy. Tak. Ja jestem też pewna tego, że Ukraińcy, którzy tutaj się znajdują, kobiety ukraińskie, będą chciały pracować, będą chciały być niezależne. Więc też ta pomoc państwa powinna być dostosowana do tego, co będzie dalej działo się z poszczególnymi rodzinami. To jest niezwykle ważne. A z takiego politycznego punktu widzenia, pani Janino, jak pani ocenia zaangażowanie krajów Unii Europejskiej? Zarówno, no to militarne może mniej, bo pani raczej zna się na tych kwestiach humanitarnych, ale właśnie humanitarne, czyli rozmaite zbiórki, wysyłanie rzeczy na teren Ukrainy. Czy to jest wystarczające, czy to jest niewystarczające jak na kraje bogatej Unii Europejskiej? Co pani na ten temat sądzi? Jako eurodeputowana w końcu, jakby nie było. Znaczy, nie można tutaj osądzać faktu, że przyjeżdża za mało konwojów, ponieważ to jest też dotarcie do samej Ukrainy jest bardzo trudne, a z kolei wysyłanie tutaj konwojów z kolejnymi misiami, z kolejnymi zabawkami, o też nie ma sensu. Ja widzę tutaj pomoc Unii Europejskiej przede wszystkim we wsparciu, jakie znajduje się w dyrektywie Rady określającej warunki zarówno podróżowania Ukraińców po całej strefie Schengen, jak również możliwości otrzymywania pomocy na terenie Unii Europejskiej.
część osób po tym, jak przejdą tę najtrudniejszą traumę, jak będą czuli, że znajdują się w bezpiecznym miejscu, będą chcieli połączyć się ze swoimi rodzinami i taka możliwość istnieje. W tych krajach otrzymają taką samą pomoc, jaką tutaj oferuje im Polska. Więc myślę, że no można powiedzieć, że to już jest aż 11 dzień, ale to jest dopiero 11 dzień. I społeczeństwa w krajach bogatych, do mnie na przykład zadzwonił pan, który w Holandii jest dosyć zamożny, zorganizował możliwość pobytu w 100 rodzinach, no i pytał mnie, w jaki sposób sprowadzić do Holandii 100 rodzin. Więc nie można powiedzieć, że Zachód nie robi niczego, ale mam nadzieję, że zrobi więcej. Mm-hmm. To już ostatnia sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o takie praktyczne informacje od pani. Wielu zastanawia się też, gdzie szukać zweryfikowanych zbiórek, gdzie przeznaczyć pieniądze, żeby zostały rzeczywiście one przeznaczone na rzeczy w tej chwili najistotniejsze dla Ukraińców, szczególnie rzeczywiście tych, którzy zostali tam walczyć albo tam wspierać tych, którzy walczą. Gdzie szukać takich sprawdzonych informacji? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak wygląda teraz zakres pomocy w Ukrainie ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej? Zapraszam państwa na stronę ngo.pl. Tam nie tylko znajdą państwo informacje o organizacjach, które są, no, można powiedzieć, certyfikowane, czyli takie, które są zarejestrowane, mają KRS, składają raporty i tam są informacje o zbiórkach, ale tam znajdą państwo więcej. Znajdą państwo informacje wiarygodne o zaangażowaniu biznesu, o zaangażowaniu organizacji pozarządowych, o tym, czego można spodziewać się ze strony, a czego oczekiwać nie można. Więc powtórzę, ngo.pl. Polska Akcja Humanitarna ma bazę magazynową we Lwowie i tam dowozimy potrzebne dary, które następnie są odbierane przez samochody ukraińskie. Na razie jest tylko taka możliwość, no dopóki nie ma korytarzy humanitarnych, trudno jechać na przykład do Mariupola, gdzie w 2014 roku rozpoczęliśmy pomoc dla Ukrainy, kiedy zaczęła się wojna w Donbasie. Natomiast nasi wolontariusze również w 4 punktach na granicy, no i tam pomagają tak jak wszyscy. Czyli rozdają ciepłą żywność, można wziąć to, co jest potrzebne. Jeżeli czegoś brakuje, to jest na innym stoisku. Współpracujemy też z innymi organizacjami, więc zaangażowanie jest duże, ale oczywiście przygotowujemy większy program pomocy, ponieważ bardzo dużo ofiarodawców do nas się zgłasza, dużych ofiarodawców, więc spodziewamy się, że zbierzemy bardzo dużą sumę, która pozwoli nie tylko na pomoc teraz w czasie wojny, ale również później w okresie odbudowy. A nie obawia się pani właśnie tego, co będzie się działo z korytarzami humanitarnymi? No bo mieliśmy już kilka razy do czynienia z taką sytuacją, że Rosjanie mieli wstrzymać ogień, żeby te korytarze humanitarne otworzyć, żeby ludzie mogli się ewakuować. No i za każdym razem praktycznie łamali tę umowę, czyli zabijali cywilów. Ba, w tej chwili no, podobno miały być już otwarte kolejne korytarze humanitarne, ale wyłącznie na teren Rosji albo Białorusi, co też jest znamienne. Przy okazji tego pytania chcę zacząć od tego, żeby powiedzieć państwu, że ja ufam Rosjanom. Rosjanie to jest naprawdę bardzo dobry naród i nie sądźmy narodu rosyjskiego za to, co robi Putin. Nie ufam Putinowi i nie ufam jego władzy. Nie ufam jego rządom. I życie informacje o korytarzach humanitarnych będą wiarygodne dopiero wtedy, kiedy wyjadą tymi korytarzami bezpiecznie ludzie do stref, gdzie nie toczą się walki, a w drugą stronę pojadą organizacje humanitarne do tych, którzy nie mogą i nie chcą opuścić swoich miejsc zamieszkania.
I tym apelem w sprawie rosyjskiego społeczeństwa, bardzo ważnym też, kończymy nasze spotkanie. Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, eurodeputowana państwa gościem. Pani Janino, bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie tego zaproszenia. Dużo zdrowia życzę. Proszę wracać do formy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.